Wiadomości 10 minut TV. Słupsk, 22 sierpień rok 2017. Po burzy, która miała miejsce w Słupsku i obfitych opadach deszczu, trwających do godzin popołudniowych, prezydent Słupska Robert Biedroń po naradzie w centrum zarządzania kryzysowego, wizytacji nad rzeką Słupią oraz na zagrożonych zalaniem ulicach, ogłosił na terenie miasta Słupska pogotowie przeciwpowodziowe. Wszystkie służby współpracują, usuwając skutki i zabezpieczając miasto. Sytuacja meteorologiczna w regionie słupskim spowodowała przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Słupi, to jest do wysokości 220 cm. Prognoza na najbliższe 48 godzin. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 35 mm, lokalnie nawet do 50 mm. Ostrzeżenie przed intensywnym opadem deszczu wydał dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku pan Andrzej Kielar.